Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: błogosławieni. Siostry i bracia, serdecznie was wszystkich witam na naszym drugim spotkaniu z cyklu analizy Drogi Szczęścia. 8 błogosławieństw. Jeszcze raz przeczytałem to zdanie, które wprowadza nas w te błogosławieństwa. Chrystus mówi jedno słowo: błogosławieni, czyli szczęśliwi, makaroi po grecku, szczęśliwi. To jest niezwykłe, że On na samym początku pokazuje cele. Szczęście, szczęśliwi. Bóg stworzył nas do szczęścia i na samym początku o tym mówi. Zanim powie cokolwiek innego, mówi szczęśliwi. Każdy chce być przecież szczęśliwym i Bóg o tym wie. Wierzący, niewierzący, to niezależnie każdy człowiek w jakimś innym aspekcie, na jakiejś innej drodze dąży do szczęścia. Bóg wychodzi naprzeciwko tym oczekiwaniom. Proponuję, żebyśmy teraz zrobili taką analizę pewną, taką refleksję, taką bardzo rozumową. Nazwijmy to nawet takim duchu kartezjańskim. Teza, antyteza, synteza. Po pierwsze teza. Naszą tezą jest, że człowiek dąży do szczęścia. Tak, każdy pragnie być szczęśliwy i to jest głównym motorem naszych działań. Niezależnie od tego, co rozumiemy pod tym terminem szczęście. Każdy dąży do szczęścia. Pragniemy jakiejś pełni życia, pełni miłości, nieśmiertelności. No to jest teza. Ale punkt drugi tutaj, który się pojawia, czyli ta antyteza, brzmi następująco, że no, jakoś tego szczęścia nie możemy osiągnąć. Ile osób jest nieszczęśliwych na świecie, sfrustrowanych i to nawet tych, którzy mają wszystko, wydawałoby się. Wszelkie materialne warunki do życia, mają rodzinę, ale jakoś no, zawsze coś jest, co nie pozwala im być w pełni szczęśliwymi. Czy to przychodzi jakaś choroba też, albo jakieś nieporozumienie, jakiś kryzys w małżeństwie. No i też ostatecznie przecież na każdego z nas na końcu życia czeka siostra śmierć, która wszystko kończy. No, więc żeby sobie jakoś to zrekompensować, człowiek zrezygnował z pełni szczęścia i szuka takich cząstkowych form szczęścia. Na przykład jak najdłuższych okresów przyjemności. Nieraz, powiedzmy wprost, człowiek pomylił szczęście z przyjemnością, z jakimiś chwilowymi, pozytywnymi doznaniami. Dąży do radości, pragnie bawić się, zanurzyć się w rozrywce, zaliczyć różne egzotyczne kraje. Nie myśli głębiej, byle tylko jak najwięcej tych momentów takich bezstresowych, radosnych przeżyć, jakby je skumulować. Nieraz szuka tego, co jest takie namacalne, bezpośrednio dostępne jakby pod ręką, a nawet banalne, jakby był zaprogramowany przez reklamę, świat, posthumanizm, technikę. Richard Rohr, teolog amerykański, którego wcześniej nieraz też cytowałem w swojej książce The Divine Dance, czyli Boski Taniec, pisze takie słowa, cytuję: ogólnie mówiąc, to, czego człowiek dziś pragnie,
to zmartwychwstanie bez śmierci? Odpowiedzi bez stawiania pytań. Światło bez ciemności. Konkluzji bez procesu poznawczego. Ostatecznie uciekamy w fantazję, banalność, nierzeczywistość. Poddaliśmy się myśleniu czysto technicznemu i nasze życia rozgrywają się na autopilocie, zamknięte w błędnym kole przemijającej przyjemności i bezcelowego bólu. Koniec cytatu. Zauważcie, że nieraz rzeczywiście tak, jakbyśmy funkcjonowali na jakimś autopilocie. Ktoś nas zaprogramował, że na tej drodze będziesz szczęśliwy. I ta droga jest jakby ograniczona dwoma barierami. Z jednej strony przemijająca przyjemność, jak najwięcej zbliżaj się do tej bariery, a druga, której unikaj, to jest ból, który jest uznany za bezcelowy. I w tym poruszaj się. Człowiek jakby dzisiaj zatracił zdolność refleksji nad tym, co jest najistotniejsze, co stanowi jego szczęście. Owszem, on rozwija wiedzę, technikę, ale nie rozwija mądrości, głębszego spojrzenia. Podświadomie człowiek chce być szczęśliwym, ale według własnego projektu. I można by powiedzieć, że szczęście dla niego to jest suma przyjemności, zdrowia, długowieczności i braku bólu, braku cierpień. I to jest jakaś suma tych cząstkowych aspektów życia. Człowiek się na to zgodził. I tak funkcjonuje, jakby zaprogramowany na autopilocie. Tymczasem to nie jest pełnia szczęścia. I tu dochodzimy do syntezy. A zatem czym jest szczęście? Bóg odpowiada na najgłębsze pragnienie człowieka i mówi na górze: szczęśliwi, błogosławieni, makaroi, i pokazuje, czym jest prawdziwe szczęście. To słowo powtarza 8 razy. Szczęśliwi, szczęśliwi. On chce, abyśmy dokładnie pojęli, na czym to szczęście polega. Że szczęście nie jest sumą przyjemności, ale czymś innym. Bóg podaje swój program, który nie jest wcale autopilotem. Jest to program wolności. Każdy na tej drodze wolności może się rozwinąć do pełni, pełni człowieczeństwa i każdy może szczęście osiągnąć. I to jest ta synteza. I teraz po tym takim kartezjańskim rozumowaniu zapytajmy się, a zatem czym jest szczęście? Do czego my dążymy? No, w tej kwestii wypowiadali się wielcy filozofowie, także teologowie. Bardzo piękne są niektóre rozważania, chociażby kardynała Jean-Marie Listige, arcybiskupa Paryża, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Jan Paweł II był papieżem, Listige był biskupem w Paryżu, napisał taką książkę „Bądźcie szczęśliwi”. I on tam zauważa pewną prawidłowość, że nieraz ludzie potrafią być szczęśliwi, mimo że są samotni, mimo że są chorzy, nawet i nieuleczalnie chorzy, niepełnosprawni. I zastanawia się, czym jest to szczęście. Jako także bardzo dobry biblista, Listige wgłębia się w Pismo Święte i szuka tych słów o szczęściu. Cytuję tu wiele takich zdań. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych. Albo szczęśliwy mąż, który boi się Pana.
Błogosławiony lud, który zna wesołe śpiewanie. Błogosławiony człowiek, którego Ty, Panie, ćwiczysz. Szczęśliwy, kogo wybierasz i przygarniasz. I tak dalej. Warto przeczytać tę książkę. Bądźcie szczęśliwi. Kardynał Listisze tam się nad tym głęboko zastanawia. Natomiast ja bym proponował, żebyśmy jednak zagłębili się w inny tekst. I tutaj ponownie genialny ojciec kapadocki Grzegorz z Nyssy w swoich homiliach do błogosławieństw zastanawia się nad tym aspektem, co to znaczy być szczęśliwym. I posłuchajmy jego refleksji. Myślę, że należy w pierwszej kolejności zastanowić się nad samym szczęściem i rozważyć, czym ono jest. Jedynie samo bóstwo jest prawdziwie szczęśliwe. Jedynie bóstwo jest prawdziwie szczęśliwe. Bóg. Czymkolwiek bowiem uznamy, że ono jest, to bóstwo, szczęście jest nieskażonym życiem, niewysłowionym i niewyobrażalnym dobrem, nie dającym się wyrazić pięknem, samą dobrocią, mądrością, mocą, prawdziwym światłem, źródłem wszelkiej dobroci, przewyższającą wszystko potęgą, jedynym, co jest godne miłości, tym, co trwa niezmienione, nieprzerwanym, radosnym uniesieniem, wieczną radością. I gdyby nawet ktoś powiedział o nim wszystko, co tylko może, nie powiedziałby niczego, czego jest godne. Ponieważ Stwórca uczynił człowieka na swój obraz, trzeba uznać za szczęście tylko to, co otrzymało taką nazwę dzięki uczestnictwu w prawdziwej szczęśliwości. Koniec cytatu. Siostry, bracia, to jest tak niezwykły tekst, że warto by go analizować wielokrotnie. Czym jest szczęście? To jest to nieskażone życie, niewysłowione dobro, nie dające się wyrazić piękno, czyli życie, dobro, piękno, sama mądrość, to, co trwa niezmiennie, wieczna radość, czyli, krótko mówiąc, to, co ma swoją nazwę dzięki uczestnictwu w prawdziwej szczęśliwości, to, co uczestniczy w szczęściu samego Boga. A zatem szczęście odnajdujemy w Bogu. I dlatego Jezus wychodzi na tę górę i mówi: szczęśliwi. Mówi niejako: słuchaj, człowieku, czy chcesz być szczęśliwym? Jeśli tak, to teraz słuchaj dalej. Ale od tego słowa wszystko się zaczyna. Makaroi. Używamy tutaj właściwie dwóch słów do przetłumaczenia tego greckiego terminu. Częściej mówimy błogosławieni. To słowo błogosławienie ma nieco inny wymiar. Właściwie trzeba powiedzieć głębszy i szerszy. To nie chodzi o to, żeby być tylko szczęśliwym, ale chodzi o to, żeby być nadprzyrodzonie szczęśliwym, tak jak Bóg. Myślę, że tutaj bardzo dobrze, o co chodzi, ilustruje gra słów w języku francuskim. Błogosławiony to znaczy bienheureux. Heureux znaczy szczęśliwy, ale to jest złożenie bienheureux. Czyli szczęśliwy plus bien, czyli dobrze. Coś więcej niż szczęśliwy. Nadprzyrodzenie szczęśliwy. I to jest właśnie to. Dlatego moim zdaniem lepiej jednak używać słowa błogosławieni.
błogosławiony. Bo to słowo zawiera w sobie i szczęście, ale na miarę Boga. Tak. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że współczesny człowiek rozmaicie rozumie to słowo błogosławienie. Jakby ktoś powiedział komuś, słuchaj, jesteś błogosławiony, to by na nas popatrzył tak troszeczkę dziwnie. Ale jakby powiedzieć, jesteś szczęśliwy, czy możesz być szczęśliwy, to każdy, o tak. Dlatego z drugiej strony nie rezygnujmy z tego słowa szczęśliwy. I jesteśmy w dylemacie, którego lepiej używać. Żeby ludzie nas lepiej zrozumieli, trzeba by używać słowa szczęśliwi. Ale żeby oddać pełnię tego słowa, lepiej używać słowa błogosławieni. Albo też może, to jest najlepsze wyjście, używać obu tych słów. Szczęśliwi i błogosławieni, ubodzy w duchu. Szczęśliwi i błogosławieni, cisi. Chodzi o to, żeby ten człowiek, który słucha tych słów, nie rozumiał tego szczęścia jakoś, że jest nieosiągalne. Dopiero gdzieś tam po śmierci jest osiągalne. Bo słowo błogosławione, to jakby przynależy już trochę do innego świata. Ale chodzi o to, że Jezus chce nas uczynić błogosławionymi, w pełni szczęśliwymi już tutaj, na ziemi. Dlatego myślę, że złożenie tych dwóch słów jest najlepszym tłumaczeniem tego greckiego makaroi. Posłuchajmy takiego dłuższego tekstu Williama Barclaya, który komentuje Ewangelię świętego Mateusza. Cytuję. Słowo błogosławione, użyte w każdym z błogosławieństw, ma szczególne znaczenie. W języku greckim słowem makarios określano bogów. Chrześcijaństwo zna boską i podobną do boskiej radość. Znaczenie słowa makarios można lepiej zrozumieć na przykładzie jednego szczególnego zastosowania. Grecy nazywali Cypr He Makaria, co znaczy szczęśliwa wyspa. Wierzyli oni bowiem, że Cypr jest tak piękny, bogaty i urodzajny, że człowiek nigdzie nie znajdzie szczęśliwszego życia niż tam. Miał on wspaniały klimat, piękne kwiaty, owoce i drzewa, cenne minerały, zasoby naturalne. Właściwie było tam wszystko, czego potrzeba do pełnego szczęścia. Makarios oznacza przeto tę radość, która wynika sama z siebie, która jest pogodna, bezchmurna, niczym nie zakłócona, samowystarczalna, zupełnie niezależna od okoliczności i zmian zewnętrznych. Ludzka radość jest uwarunkowana okolicznościami życia. Natomiast radość chrześcijańska jest absolutnie nienaruszalna. Jezus powiedział, nikt nie odbierze wam radości waszej. Błogosławieństwa mówią o takiej radości, która towarzyszy nam nawet w cierpieniu, której nie jest w stanie zniszczyć ani smutek, ani strata, ani ból. Mówią o takiej radości, która jaśnieje przez łzy i której nic w życiu nie może odjąć, nawet śmierć. W świecie radość można zdobyć i stracić. Zmiana fortuny, zachwianie zdrowia, klęska naszych planów, rozczarowanie z powodu niezaspokojonych ambicji, a nawet zmiana pogody może odebrać radość, którą daje świat. Lecz chrześcijanin posiada radość trwałą, nienaruszalną, wynikającą ze stałej społeczności z Jezusem Chrystusem.
Wspaniałość błogosławieństw polega na tym, że nie są to tylko tęskne spojrzenia ku przyszłemu pięknu. Nie są to nawet jakieś promienne obietnice przyszłej dalekiej chwały, lecz już tu wyczuwalny, triumfalny przedsmak stałej radości, której nic nie będzie w stanie zniszczyć. Koniec cytatu. Dłuższy cytat, ale rzeczywiście on dobrze tłumaczy. Tak jak ten Cypr był uważany za wyspę szczęśliwą, to człowiek też może osiągnąć stan nienaruszalnego szczęścia. To znaczy szczęścia, którego nic nie będzie mogło zburzyć, zachwiać. Ale to szczęście może być ulokowane tylko w kimś, kto jest niezmienny, stały, zawsze jest źródłem szczęścia, czyli w samym Bogu. I to, co jest istotne, podkreślmy to jeszcze raz, to szczęście jest osiągalne już tu na ziemi. Pomimo cierpienia, pomimo jakiegoś upośledzenia, pomimo samotności, nawet utraty najbardziej ukochanej osoby, człowiek przez łzy może być szczęśliwy. To jest wielka tajemnica. Dlatego właśnie Jezus wychodzi na górę i mówi: szczęśliwi. To dzisiejsze rozważanie, siostry i bracia, służy tylko jednemu: żebyśmy odkryli cel naszego życia. Celem jest szczęście, błogosławieństwo, pełne szczęście. I Bóg o tym wie. I Bóg pokazuje plan drogi. W jaki sposób ten cel osiągnąć? Już tu na ziemi, a w sposób pełny w życiu wiecznym. To poświadczają setki, tysiące świętych. Kto to są święci? To są ludzie niezachwiani w radości. Ludzie, którzy umierali nieraz w cierpieniach, nawet śmiercią męczeńską, ale byli szczęśliwi. Ludzie, którzy zakorzenili wszystko w Bogu. Święci są najlepszym dowodem, że ty i ja możemy być także szczęśliwymi ludźmi. Żyjemy w innych warunkach niż oni. Ale w tym XXI wieku, tu w Polsce, gdziekolwiek żyjesz, czy gdziekolwiek na świecie, możesz być szczęśliwy. I co więcej, Bóg pragnie, żebyś był szczęśliwy. Bóg nie jest tyranem, który chce cię tak udręczyć, wymęczyć, że musisz sobie zasłużyć dopiero na jakieś niezidentyfikowane zbawienie. To nie. Bóg chce, żebyś był szczęśliwy, żebyś była szczęśliwa. I posłuchajmy jeszcze dalej tego tekstu Barclaya o Ewangelii świętego Mateusza, tego komentarza dotyczącego błogosławieństw. Cytuję. Pamiętajmy, że Jezus nie wypowiedział błogosławieństwa po grecku, lecz posługiwał się językiem aramejskim. Była to odmiana języka hebrajskiego używana wówczas przez Żydów w Palestynie. Język aramejski i hebrajski mają bardzo podobne wyrażenie, wykrzyknik, mający znaczenie: o, jakże błogosławiony. To wyrażenie, aszere, w języku hebrajskim jest bardzo popularne w Starym Testamencie. Na przykład psalm pierwszy rozpoczyna się od słów: o, jakże błogosławiony mąż, który nie idzie za radą występnych. W takiej formie Jezus wypowiadał błogosławieństwa. Nie były to zwykłe stwierdzenia, lecz wykrzykniki,
O, jakże błogosławieni są ubodzy w duchu. Koniec cytatu. Słuchajcie, to jest rewelacja. To nie tylko, że szczęśliwy, błogosławiony, ale okrzyk. O, jakże błogosławieni są ubodzy w duchu. O, jakże szczęśliwi są cisi, miłosierni. I zauważcie, że tym okrzykiem zaczynają się wszystkie psalmy. Pierwsze zdanie w pierwszym psalmie brzmi: o, jakże błogosławiony mąż, który nie idzie za radą występnych. I tak samo zaczynają się błogosławieństwa. Bracie, siostro, to jest rewelacyjne. O, jakże jesteś błogosławiony. Jakże jesteś szczęśliwy. Uczniu Chrystusa, który znasz plan, który znasz cel, który wiesz, gdzie jest twoje szczęście. Jezus przynosi ci radość, której nikt ci już nie zabierze. Radość ponad miarę. Chrześcijaństwo to jest droga do szczęścia. Tak, pamiętamy z pierwszego rozważania. Chrześcijaństwo to jest osoba Chrystusa i droga. Ale trzeba powiedzieć teraz droga do szczęścia. I tym szczęściem jest sam Bóg. Szczęściem ponad miarę. O, jakże jesteś błogosławiony. Właściwie już nic nie można dodać. Dlatego pozostajmy już teraz w ciszy, zanurzmy się w modlitwie, mając w sercu, w umyśle ten okrzyk Chrystusa: o, jakże jesteś błogosławiony, Ty, mój uczniu, umiłowany.